Rozmowa dnia. Pierwsze pytanie do Arkadiusza Mularczyka, wiceministra spraw zagranicznych. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, dziś wizytę w Warszawie rozpoczyna premier Włoch, pani Giorgia Meloni. Przekazało Centrum Informacyjne Rządu. No, o czym będą dotyczyć, czego będą dotyczyć rozmowy i jak ważne są relacje polsko-włoskie w tej chwili? No są bardzo ważne. Po pierwsze to jest spotkanie z panem premierem Mateuszem Morawieckim i tu jest kwestie bezpieczeństwa, polityki migracyjnej, ale też kwestia szczytu w NATO w Wilnie niebawem, więc te uzgodnienia polsko-włoskie są istotne. Również uzgodnienia co do kwestii polityki unijnej. Dużo się dzieje w Unii, pakiet relokacji. Tutaj pani premier Meloni jednoznacznie powiedziała, że te kwestie powinny być regulowane w taki sposób, ażeby nie naruszały interesów poszczególnych krajów, czyli jakby dając absolutne zielone światło do tego stanowiska, które zarówno Polska, jak i Węgry przyjęły podczas szczytu w Brukseli. Co jest też niezwykle ważne, w Warszawie mamy obecnie szczyt europejskich konserwatystów i reformatorów i również tutaj pani premier Giorgia Meloni weźmie udział w tej konferencji, gdzie w ramach naszej grupy w Parlamencie Europejskim będziemy rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej. Dzisiaj Unia Europejska jest, jak wiemy, szarpana różnego rodzaju konfliktami wewnętrznymi, brak zgody, dominacja tych grup politycznych, które dzisiaj przewodzą w Unii Europejskiej, doprowadziło nas do wielu wewnętrznych kryzysów, także migracyjnego, więc myślę, że bardzo ważne jest zbudowanie pewnej agendy współpracy zarówno z partią Giorgi Meloni, ale również innymi formacjami, które dzisiaj tworzą rząd we Włoszech, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, ale też przygotowanie się do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ja tylko dodam, że partia bracia Włosi Giorgi Meloni należy do tej samej grupy politycznej, czyli europejskich konserwatystów i reformatorów, co Prawo i Sprawiedliwość. Tak jest. Można powiedzieć, że jesteśmy, jak to się mówi, siostrzanymi czy braterskimi formacjami z formacją pani premier Meloni, natomiast pozostałe dwie formacje, które dzisiaj tworzą rząd, to jest formacja pana Salviniego oraz formacja kolejna, one należą do innych grup politycznych w Europarlamencie. Panie pośle, panie ministrze, sytuacja we Francji, jak słyszeliśmy dzisiaj w sygnałach dnia, mniej więcej pół godziny temu, powoli się uspokaja, to była noc, gdzie było już mało zamieszek w tej chwili. Jakie wnioski płyną z tej sytuacji we Francji dla nas? No musimy bronić przede wszystkim swoich granic, to jest podstawowa sprawa. Migracja musi być kontrolowalna przez rząd. Widzimy, jakie konsekwencje dla Francji, ale też dla innych krajów, dla Szwecji, dla Belgii, Szwajcarii przynosi to, że znajduje się tam duża grupa migrantów, którzy przez dekady do tych krajów byli przyjmowani, którzy się nie zasymilowali, więc to jest dla nas poważna przestroga, ale też musimy pamiętać, że przecież o tym, co się wydarzy w Europie, to co się właśnie dzieje, już 20 lat temu przestrzegała Oriana Fallaci, która właśnie pisała o tych możliwych konfliktach religijnych, etnicznych, narodowościowych, które wynikają z faktu po prostu takiego bezkrytycznego otwarcia granic na przybyszów z innych krajów, z innych kultur, innych religii. To się dzisiaj dzieje w Europie. Europa, dzisiaj widzimy w wielu krajach zachodnich, traci swoją tożsamość poprzez zmianę struktury religijnej, narodowościowej. Ludzie, którzy przybywają z Afryki, z Azji, oni się nie asymilują, tworzą swoje getta. Jest wiele miejsc we Francji, w Marsylii czy w Szwecji, gdzie policja po prostu nie ma wstępu, a obywatele tego kraju się wprowadzają do innych krajów. Więc my tego scenariusza po prostu musimy uniknąć. Pakt dla migracji. Wielu polityków opozycji mówi, że taki dokument, który przewiduje przymusową relokację, wcale w tej chwili nie leży na stole. Jaka jest prawda? Jesteśmy w okresie przedwyborczym i dzisiaj część polityków opozycji, która jeszcze nie tak dawno z otwartymi ramionami witała wszystkie inicjatywy, które szły z Berlina i Brukseli, dzisiaj mają świadomość, że po wydarzeniach we Francji absolutnie polskie społeczeństwo nie chce tego typu rozwiązań, więc no, następują tu różnego rodzaju fikołki, wygibasy i twierdzenie, że jednak nie, że tutaj Unia nie będzie narzucała nam rozwiązań. Sprawa jest jasna, panie dyrektorze. Zarówno we Włoszech, w Francji, w Niemczech, w Grecji jest duża liczba migrantów z Afryki. Oni się po prostu chcą ich pozbyć.
pozbyć z tych krajów i będą się ich pozbywać właśnie do tych krajów, gdzie ich nie ma, tak? I oczywiście relokacja będzie polegała na tym, że nie będzie się tu wysyłać inżynierów, lekarzy czy architektów, ale z ludzi, z którymi oni mają problem po prostu. Bo nie chcą podjąć pracy na przykład. Bo nie chcą podjąć pracy, sprawiają problemy, powiedziałem, kryminalne. No, takich ludzi jest bardzo dużo w tych krajach. Wzrasta przestępczość, gwałty. No więc oni się chcą po prostu ich pozbyć. I chcą się ich pozbyć do takich krajów jak Polska. To jakby nie oszukujmy się, tutaj nikt nie wyszedł do Polski inżyniera, architekta czy lekarza. Więc my musimy prowadzić naszą politykę w sposób jasny, zdecydowany. Nie ma tutaj zgody i decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z organizacji referendum jest słuszna, bo ona to też da sygnał establishmentowi w Unii Europejskiej, że odwołujemy się do społeczeństwa i mam nadzieję, że w przyszłości również w innych krajach europejskich takie referenda się odbędą. Panie ministrze, teraz czas na serial dokumentalny Reset, którego kolejny odcinek właśnie został wyemitowany w Telewizji Polskiej. Dwie zatrważające rzeczy. Pierwsza, wstrzymywanie przez MSZ, ówczesne MSZ Radosława Sikorskiego, listu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do przywódców państw NATO, w którym opowiadał się za rozszerzeniem NATO o Ukrainę. No i notatka, która napłynęła z Moskwy od Witolda Jurasza, wówczas urzędnika w ambasadzie moskiewskiej, który wskazuje wprost, Rosjanie zaatakują Ukrainę, zaczną od Krymu. To wszystko wtedy było gdzieś schowane, bo był Reset. Tak, to są informacje naprawdę wstrząsające i na tą kwestię należy patrzeć jakby dwojako, zarówno od strony prawnokarnej, po prostu wstrzymano list pana prezydenta do przywódców NATO, który oczywiście mógł mieć pewien wpływ na politykę czy decyzje podejmowane przez NATO, dyskusję, która się tam toczyła, bo brak głosu Polski był w tamtym czasie no, niezwykle istotny, w sensie jakby poparcia dla członkostwa w NATO Ukrainy i Gruzji, ale też absolutnie musiałem to patrzeć z perspektywy pewnej politycznej. Ten w cudzysłowie reset, który promował Tusk i Sikorski, on w konsekwencji doprowadził do tego, że uniemożliwiono i Ukrainie, i Gruzji przyjęcie do NATO, czy stworzenie jakby jasnych perspektyw, co dla Rosji było jasnym sygnałem, że zarówno Gruzja, jak i Ukraina są w ich strefie wpływów. I że Zachód, przede wszystkim Francja i Niemcy dały sygnał Putinowi, że to jest twoja strefa wpływów, możesz robić tam, co chcesz. I tak rzeczywiście się dzieje, co widzimy w perspektywie jakby ostatnich lat. Zarówno atak Rosji na Ukrainę w 2014 roku, Donbas, Krym, zajęcie, również znaczne wpływy rosyjskie w Gruzji i poszerzanie swoich wpływów, jak to Rosja robi od wieków. Więc ten szczyt autentycznie, to trzeba podziękować redaktorom i twórcom tego filmu, pokazał w pewnej perspektywie, co się dzieje w sytuacji, gdy przyjmuje się absolutnie błędną strategię polityczną wobec Rosji. To doprowadziło dzisiaj do po prostu wojny na Ukrainie i dało zielone światło Putinowi do kolejnych agresji. Mówił pan o odpowiedzialności prawnokarnej w sprawie tego, co wtedy się działo, czyli lata 2008-2010. Myśli pan, że ta odpowiedzialność jest dzisiaj do wyegzekwowania? 60 sekund. No to jest pytanie oczywiście do prawników, do tego, czy bo tak po tylu latach można tej sprawy wrócić. Natomiast no, ukrywanie korespondencji prezydenta przed tak ważnym szczytem, no, jak mówię, ma tutaj co najmniej dwa charakter podzielności, co najmniej politycznej, jeśli nie prawnej. Ja tylko dodam, że to był szczyt NATO w Bukareszcie rok 2008, na którym rozmawiano m.in. o potencjalnym rozszerzeniu właśnie sojuszu. Drodzy Państwo, dochodzi godzina 7:24. Naszym gościem jest pan Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. My przechodzimy do internetu, czyli na stronę Jedynki oraz do naszych mediów społecznościowych. No właśnie, panie ministrze, pan odpowiada m.in. za sprawę reparacji, właściwie odszkodowań od Niemiec za II wojnę światową. Rozmawiał pan niedawno z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec, czyli panem Tomasem Baggerem. I czy coś w sprawie reparacji się przybliża w dobrym kierunku? No, to była rozmowa o charakterze kurtuazyjnym. Pan ambasador kończy swoją misję po roku.
wraca do pracy w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ja tutaj nie spodziewam się jakichś radykalnych zmian stanowiska po niemieckim MSZ-cie. Dlatego też odwołałem się w swojej aktywności pełnomocnika rządu do przedstawicieli społeczeństwa niemieckiego, do posłów Bundestagu i Bundesratu. Nie tak dawno wysłałem do nich wszystkich list wraz z skrótem raportu, ponieważ absolutnie jestem przekonany, że my musimy wpłynąć na zmianę podejścia niemieckiego społeczeństwa, ale musimy zacząć po prostu establishmentu niemieckiego. Również to musi być aktywność informacyjna, edukacyjna, także w mediach. Jesteśmy w pewnym procesie tych działań, także tej spotkanie było w dobrej atmosferze, strony wyraziły swoje stanowisko, natomiast to absolutnie będzie zależało od ambasadora Bagera, czy od kolejnego ambasadora, decyzja polityczna w tej sprawie. Ona musi zapaść zarówno w kancelarii kanclerza Niemiec, ale ona będzie wynikiem presji czy też dyskusji politycznej w Bundestagu. Taka jest tutaj procedura i samym szacunkiem dla dyplomatów, ale nie od nich będą zależały decyzje. Mocne słowa ministra Mularczyka. A tak a propos wizyty Giorgi Meloni w Warszawie i tego, co my działamy w sprawie reparacji od Niemiec. W Trybunale, włoskim Trybunale Konstytucyjnym ma zapaść decyzja w sprawie tego, czy reparacje mogą być ukryte w KPO. Takie reparacje dostali Włosi, kilkadziesiąt milionów euro. Niesłychana sprawa, panie ministrze. Tak, to prawda. To jest sytuacja absolutnie niesłychana. Poprzedni rząd lewicowy, który dobrze współdziałał, że tak powiem, z establishmentem unijnym, wynegocjował, że w ramach środków KPO zostanie wydzielona kwota ponad 50 milionów euro na odszkodowania dla osób indywidualnych. I tam wyznaczono termin dla osób indywidualnych, dla potencjalnych poszkodowanych i ich ofiar na wnoszenie spraw sądowych. Według mojej wiedzy tych spraw jest ponad 15 tysięcy we włoskich sądach. I jeden z sądów zadał pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy no, jest to w ogóle konstytucyjna procedura, czy taka formuła nie narusza włoskiej konstytucji. Według mojej wiedzy w dniu wczorajszym, czy też w dniu dzisiejszym odbędzie się rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie Trybunał stwierdzi, czy ta procedura przyjęta przez włoski rząd poprzedni, która sprawia, że odszkodowania dla osób indywidualnych będą wypłacane ze środków KPO, jest zgodna z włoską konstytucją, bo trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę oczywiście skomplikowaną historię Włoch, które najpierw były sojusznikiem Hitlera, później się odwróciły, były przeciwnikiem i z tego tytułu tam doszło do wielu masakr wojennych, zbrodni wojennych, pracy przymusowej wobec setek tysięcy Włochów, czy ta procedura jest zgodna z włoską konstytucją. Także na pewno, jak widzimy, te kwestie historyczne nie dotykają tylko i wyłącznie Polski i Niemiec, gdzie w ogóle nie ma żadnych gestów, nie było żadnych gestów praktycznie nigdy, ale dotykają również Włochów, gdzie Włosi bardzo odważnie, bo to są i obywatele, i rodziny pracowników przymusowych, ale również miejscowości, gdzie doszło do zbrodni wojennych, występują do włoskich sądów i tam jakby nikt nie ma obaw. Takie postępowania są prowadzone wobec państwa niemieckiego, wobec firm niemieckich. Także ja myślę, że również czas na polskie sprawy. Wiemy, że nie tak dawno zostały pozwane dwie niemieckie firmy przez potomków i rodziny pracowników przymusowych. Myślę, że przed nami, jeśli sprawa nie będzie uregulowana na poziomie państwowym polsko-niemieckim, to przed nami również fala pozwów w Polsce. Drodzy Państwo, dochodzi pół do ósmej. Naszym gościem był pan Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję serdecznie. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.